Z okazji Dnia Wody w budynku MPGK odbyła się konferencja poświęcona ekologii i ochronie naturalnych zasobów wody. Tematykę wody w szczególnej artystycznej oprawie przedstawią najmłodsi mieszkańcy Beskidu Sądeckiego. Czujemy się zaszczyceni tak dużą, szeroką obecnością. Chcielibyśmy w tym szczególnym dniu zwrócić uwagę na kluczowe wartości dla zrównoważonego rozwoju, jakimi są ludzie, środowisko i działania. Światowy Dzień Wody, World Water Day, został ustanowiony rezolucją 22 grudnia 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach Agendy 21 w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro. Klinica wodą stoi, tego nie trzeba przypominać. Również nie trzeba przypominać, że żyjemy w jednym z piękniejszych zakątków w kraju. Żyjemy wśród sieci dużych, malowniczych rzek, małych potoków i lokalnych strumieni. Ze źródeł wypływają wody, jak to dzieci przepięknie przed chwileczką poetycko nazwały, wypływają wody kryształowo czyste, a wzdłuż drogi przepływu bezkarnie są zanieczyszczane przez człowieka, o czym dzisiaj wręcz no, nie wypada mówić, bo doskonale o tym wiemy i widzimy to na sesji. Wspierali projekt była firma Coca-Cola w Kieliczu. Na wycieczce w szkole uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób woda źródlana kropla Beskidu jest właśnie rozlewana. Jeszcze innym partnerem był zakład wodociągów w Krynicy Zdrowiu. Naszym najcenniejszym skarbem tej ziemi, to pewnie wszyscy zrozumieć, i samorządowcy, i przedsiębiorcy, naszym najważniejszym i najcenniejszym bogactwem to są wody mineralne. Musimy zrobić wszystko, żeby je zachować.